24 marca bieżącego roku w Sztumskim Centrum Kultury i Edukacji na tzw. Czarnej Sali w budynku Kina Powiśle odbył się drugi dzień tegorocznego konkursu recytatorskiego Złote Usta, na którym uczestnicy recytowali utwory znanych nam z dzieciństwa i nie tylko utworów poetów takich jak Jan Brzechwa, Adam Mickiewicz czy Henryk Sienkiewicz. Jak mówią sami organizatorzy, nie mają zielonego pojęcia, która to już edycja tego konkursu. W kategorii klas gimnazjalnych również nie zabrakło licznego grona uczestników tego konkursu i wspierających ich rodziców. W jury zasiedli Florian Staniewski i Jacek Labijak, aktorzy Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Dzień dobry, dzisiaj się spotykamy podczas drugiego dnia zmagań recytatorów. Przypominam, jest to konkurs recytatorski o Złote Usta. Dzisiaj występowała trochę starsza młodzież z klas gimnazjalnych. Też mieliśmy kłopot, obrady były burzliwe, bo wiadomo, że jest to konkurs i ktoś musi zwyciężyć, a ktoś musi przegrać. Nie będę mówił o pozostałych nagrodach, ale przyznaliśmy ich sporo, ponieważ poziom był znowu bardzo wysoki i znowu widać wspaniałą pracę nauczycieli, za co jeszcze raz chciałem bardzo, bardzo serdecznie wszystkim pracującym z dzieciakami, z młodzieżą, nauczycielom podziękować. Nasza wychowawczyni nie jest taka zła, za to jest dosyć nudna. Codziennie nosi szary kostium, ale nie plażowy, bo słowo kostium oznacza tu marynarkę i długą spódnicę. Na początek prosiłbym Cię, abyś się przedstawiła, powiedziała, jaką szkołę reprezentujesz. Reprezentuję Dzierżgońskie Gimnazjum imienia Jana Pawła II i nazywam się Dominika Sakmińska. Nazywam się Aleksandra Tomczyk, chodzę do Gimnazjum nr 2 w Czerninie. Nazywam się Wamakuska i chodzę do szkoły w Czerninie. To drugie ja. Nazywam się Aleksandra Biłas, mam 15 lat prawie. Reprezentuję szkołę w gimnazjum w Przesmarku. Interesuję się ogólnie recytacją wierszy i przekazanie publiczności je w jak najlepszy sposób. Karolina Stolska, chodzę do gimnazjum w Czerninie, do klasy 3B. Świeżą wodę wleję do dzbanka. A jak wrażenia po występach? Posłuchajmy, co mają nam do powiedzenia kilkoro z uczestników. Powiedz, jak długo przygotowywałaś się do dzisiejszych występów? Ogólnie moje przygotowania już trwają gdzieś tak 2 miesiące. Bardzo z moją nauczycielką, która mnie przygotowywała, wspólną pracą, wspólny wysiłek. Bardzo długo i ogólnie bardzo jej dziękuję za to. W konkursie widziałam już około miesiąc temu. Przygotowywać się razem z tekstem zaczęłam się tak około 2 tygodnie temu. Myślę, że tak około 2 tygodnie. No, w konkursie widziałam też około miesiąca i tak przygotowuję się 2-3 tygodnie. Miała to być wielka wspólna przestrzeń z dużym stołem, wiankami czosnku i pękami ziół. Stres duży? Ogromny. Straszny był stres. Jeszcze mam emocję umiosą. Ogromny, tak. Jak dla mnie ogromny, chociaż nie biorę udziału pierwszy raz, ale i naprawdę jest bardzo dużo tremy. No tak średnio. Światło bardzo oślepia i... No ale tak średnio stres, tak. Trochę tak, ale już miałam przyjemność występować na takich scenach, także dla mnie to bardziej mnie to motywuje. Właśnie publiczność większa i bardzo fajnie. O roków! Kto ciebie widział w naszym kraju? Ciebie lud zowie dotąd rokiem urodzaju! Który raz bierzesz udział w konkursie? Pierwszy. Ogółem nawet w recytatorskim biorę pierwszy raz. W Złotych Ustach biorę udział pierwszy raz. Złote Usta dopiero mam przyjemność uczestniczyć tutaj pierwszy raz. Pierwszy raz w ogóle tutaj jestem. Trzeci. W Złotych Ustach trzeci raz, a w konkursach biorę takich recytatorskich często udział. Imię Natan bije pięścią w ścianę. Imię Izaak śpiewa obłąkane. Imię Sara... Wody woła dla imienia, a Aaron, który umiera z pragnienia. W końcu ta chyba najbardziej stresująca chwila. Narady. Obrady były burzliwe, nie było wotum separatum, ale się sprzeczaliśmy. I myślę, że jak na jury i takie powiedzmy męskie, to byliśmy dosyć łaskawi mimo wszystko. A jako, że były same dziewczyny, to tym bardziej. Niestety, zwycięzca jest tylko jeden. Złote Usta zdobyła... Dominika Sakmińska. Laureatka zwyciężczyni konkursu o Złote Usta. Powiedz, jak się czujesz? Jestem bardzo mile zaskoczona werdyktem jurorów.
etap konkursu recytatorskiego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych pod hasłem Złote Usta wolniutko dobiega końca. Już Państwo znacie pierwsze wyniki, znacie Państwo werdykt tego konkursu. Zmagania konkursowiczów, czyli młodych adeptów sztuki słowa, sztuki recytatorskiej, trwały przez 2 dni. Cieszymy się bardzo, iż mogliśmy gościć najlepszych recytatorów w Sztumskim Centrum Kultury, najlepszych recytatorów z powiatu sztumskiego. Mieliśmy recytatorów Ciszgonia, Sztumu, Szczernina, Sprzezmarku i wielu innych miejscowości. Raz jeszcze chcieliśmy podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w tym konkursie, tej kolejnej edycji. Cieszymy się, że jest takie zainteresowanie tym konkursem, jako że słowo, które jest najważniejsze podczas tej edycji, to słowo tutaj funkcjonowało w jednym konkursie i w drugim i było bardzo ważne. I cieszymy się, że w tym takim trudnym okresie, gdzie jest wiele imprez komercyjnych, wiele imprez rozrywkowych, gdzie takie rzeczy jak słowo, jak recytacja, jak wiersz, jak proza nie cieszą się powodzeniem, tutaj są recytatorzy i mamy nadzieję, że z nich wyrosną recytatorzy, którzy będą uczestniczyć w ogólnopolskich konkursach recytatorskich i reprezentować nasz powiat, nasze miasto, nasz okręg w poważniejszych imprezach. Ja raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, iż ten konkurs miał miejsce wczoraj i dzisiaj, nauczycielom, rodzicom, instruktorom, a także wszystkim osobom, którzy są z nami. Mam nadzieję, że spotkamy się za rok w kolejnej edycji konkursu recytatorskiego O Złote Usta dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zapraszam od razu. Na koniec popłynęło kilka cennych rad dla tych starszych uczestników konkursu z ust Floriana Staniewskiego i Jacka Nabijaka, aktorów Teatru Wybrzeże. Bardzo złe, ale uwierzcie nam, że skupienie, koncentracja, mądre oko o wiele bardziej przyciąga uwagę słuchającego niż nadgestowość. No, że nie było tak, że w małej klatce siedzi tarzy. Bo jest was naprawdę i macie wspaniałe, silne głosy, bardzo dobrą dykcję. Ładną emisję. Nie? Tak, no, taką odwagę. Naprawdę, to jest no... Fajne. I na to jest jakby jeden drobny szczegół, na który... Prosimy, tak. Kamyczek do obrączka.